Choć Noc Naukowców nie odbyła się w tym roku jak zwykle w ostatni piątek września, to wydarzenie przeniesiono do internetu. Rozpocznie się ono już za kilka dni, w piątek 27 listopada. Noc Naukowców od lat gromadziła na poznańskich kampusach tysiące poznaniaków. W tym roku z powodu epidemii takich obrazków nie zobaczymy. Największe poznańskie uniwersytety z organizacji wydarzenia jednak nie rezygnują i zapraszają do obejrzenia internetowej telewizji Nocy Naukowców. Będzie to obecność na żywo, będzie prowadzone studio na żywo, gdzie będzie się bezpośrednio łączyć z kanałami poszczególnych instytucji, gdzie odbiorcy będą mogli zobaczyć właśnie filmiki o charakterze popularno-naukowym. Będą też w studiu przeprowadzane wywiady. Poza tym materiały też będą dostępne w trybie VOD. Celem imprezy jest zmiana wizerunku naukowca i zachęcanie młodzieży do podejmowania kariery naukowej, a także zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania w atmosferze zabawy. Poznańskie uczelnie przygotowały ponad 100 filmików, a na nich eksperymenty, wykłady, a nawet pokazy do powtórzenia samemu w domu. Wirtualna możliwość zagrania na harfie laserowej, czy też poznanie tajników pociągu magnetycznego. Będziemy mieć też wykład o świecie dawnych map, o wyborach jako pięci achillesowej demokracji. Także program naszej uczelni jest bardzo, bardzo bogaty. W tym roku poznańscy naukowcy chcą szczególnie podkreślić, jakie znaczenie ma nauka dla naszego klimatu. Organizatorzy przekonują, że choć kampusów na żywo nie zobaczymy, to Noc Naukowców w internecie też ma swoje plusy. Zawsze mieliśmy taką sytuację, że było chętnych więcej niż miejsc. Miejsca były wiadomo ograniczone. W tej chwili nie ma biletów, nie ma rezerwacji. Po prostu można wejść na strony i oglądać to, co się chce. Pokazy i wykłady zaplanowane w ramach tegorocznej Nocy Naukowców będzie można śledzić na żywo w internecie w piątek między 16 a 22. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.